Jedziemy Wigos Beskidzki, ale po zbójnicku. Rozpoczynamy od czego? Najpierw mięso z łopatki wieprzowej. A ja w międzyczasie dodam smalec, bo to będziemy smażyć na smalcu. Bez łopatki nie ma dobrego bigosu. Do łopatki następnie dodać należy doskonałą szyneczkę wieprzową. A co, jaki tłuszczyk mamy? Robimy to na smalcu. Bigos, jak robili z bujnicy, no to używamy smalcu. Czy już można dodać pierwszy jeszcze kawałeczek? Jeden kawałek czy spierczy. Spróbujemy malutki. Można dodawać wszystkie. I ciach. Pierwsze podstawowe składniki zaczynają się nam już przygotowywać. Jeszcze cebulkę weźmy. Jedną połówkę na drobną kostkę. Teraz Marcin, podaj mi troszkę, dwa listki, jedno ziele. Jedno ziele? No, może dwa. A może trzy. Nie pożałuj do mięsa jałowca. Oczywiście. Jałowiec dobry, jest przyprawą leśną, należy go stosować. Mięsko już mamy wysmażone, dolewamy teraz troszkę wody. Ale nie za dużo. Teraz możemy użyć papryki. Dodajemy trochę wędzonej. Ostrej. Ostrej. I żeby złamać smak, dodajemy Marcin słodkiej. Papryki słodkiej. Miał być bigos zbójnicki, no i udało się, jest trochę krwi ludzkiej, a więc z tej cebuli zrezygnujemy, zostawimy ją dla owiec. Patelnia już jest gotowa, kolego zbójniku możecie nakładać. Już nam skierczy. Coś ich tam skierczy. Teraz Marcinie robimy serce bigosu, bo to po zapachu poczujemy. Dlaczego mówię serce? Bo te zapachy nam oddadzą wszystko, co jest związane ze zbójnickim smakiem. Kroimy kiełbasę na ćwiarteczki. Ja w międzyczasie szybciutko dodam śliwki. Śliweczki suszone, niewędzone. Najlepsza węgierka. Teraz śliweczki nam puściły i dolewamy grzyby z wodą. Grzyby leśne, tylko i wyłącznie. Z lasów beskidzkich proponujemy. Już mamy ten właściwy zapach tego, co będzie nam pachniało w bigosie. Marcin, już jesteśmy na finiszu. Prawie. Podaj przyprawę. Pieprz, sól, czosnek. Mistrzu. Dorzucamy czosnku troszeczkę na... Na ostro? Na smaczek. On się i tak nam rozpuści. Troszkę soli, troszkę pieprzu. Wystarczy. Przemieszamy. No i teraz, żeby był prawdziwy bigos zbójnicki, słuchajcie. Brakuje najważniejszego składnika. Dobre, ale to dobre, wytrawne wino. Takie ma być, mistrzu. Będzie zaraz gotowy. Wino się leciutko przeredukuje. Już mamy zapach i kolor. Chodzi. Idealnie. No i cóż, trwało to troszkę, ale jest gotowe.